Europejski poziom na finiszu. 5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość podsumowująca projekt Europejski poziom opracowany przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, a realizowany przez wszystkie gminne szkoły. W jego ramach od 1 marca 2010 roku do 30 listopada 2011 szkoły realizowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Bardzo szeroka była ta oferta, począwszy od zajęć specjalistycznych, wyrównawczych, poprzez zajęcia z przedmiotów ścisłych, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów. Jak przedstawiały koordynatorki projektu, w jego ramach odbywały się też nietypowe zajęcia, takie jak scrapbooking w szkole w Stanowicach, skrable w szkole podstawowej nr 3 czy nauka pierwszej pomocy. Łącznie było aż 35 298 godzin pozalekcyjnych. Dzięki odpowiedniej diagnozie przewidziane w projekcie zajęcia były dopasowane do zadeklarowanych w szkołach potrzeb i wpisały się w oczekiwania uczniów, podkreśla Anna Witała z Wydziału Edukacji, koordynatorka projektu. Każda ze szkół przygotowała ankietę, w której określiła, ilu uczniów ma deficyty, z jakich przedmiotów. Ewentualnie propozycje przedstawiały, jakie jeszcze zajęcia dodatkowe mogłyby tutaj wejść. Obecność na dodatkowych zajęciach była stuprocentowa. W ciągu trwania projektu tylko jeden uczeń zrezygnował, a wszystkich uczniów jest, dodajmy, 3201. Szkoły doposażyły się bardzo szeroko. Przede wszystkim to jest 14 aż tablic interaktywnych. Każda szkoła posiada teraz taką tablicę. Uczniowie są z nich bardzo zadowoleni, bo to jest nowość i jednocześnie uciecha wielka, żeby skorzystać z takiego sprzętu. Ponadto komputery, pomoce dydaktyczne. Szkoły dokupiły też mikrofony bezprzewodowe, dyktafony, programy do tworzenia animacji komputerowych, zestawy do rytmiki, aparaty fotograficzne, programy i gry edukacyjne, kostiumy, maski, lalki do kół teatralnych, szablony plastyczne, formy do odlewów. Europejski poziom to strzał w dziesiątkę, oceniają pedagodzy. Pojawiły się nowe zajęcia, takie specjalistyczne, typu rewalidacja, typu zajęcia z logopedą. Pojawiły się też takie ciekawe rzeczy, jak astronomia. Uczniowie wieczorami spotykali się, żeby oglądać gwiazdy. To były niecodzienne zajęcia, zapewniają z kolei uczniowie. Była fantastyczna, wspaniała atmosfera. Wszystko było luźnie, nie było żadnego spięcia, czuliśmy się swobodnie. Efekty projektu można było podziwiać na scenie dzięki występom dzieci. Wartość projektu wynosi blisko 3 900 000 zł, w tym 3 300 000 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a blisko 590 000 to środki z budżetu państwa. Projekt w całości finansowany jest więc przez środki zewnętrzne, co stanowi ogromny sukces Wydziału Edukacji. Tak wyglądają latarnie hybrydowe, które staną przy drogach w Czerwionce-Leszczynach. Jak widać, różnią się zdecydowanie od tych tradycyjnych słupów oświetleniowych zasilanych energią elektryczną. One nie wymagają przy montażu, nie wymagają kopania rowów, nie wymagają ciągnięcia żadnego okablowania. Latarnie hybrydowe pod względem ekonomicznym sprawdzają się w 100%. Wykorzystują odnawialne źródła energii, a więc słońce i wiatr. Zbudowane są one właśnie z paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Jak przekonuje Andrzej Wącisz, bez słońca i wiatru latarnie świecą nawet kilka dni. Latarnie hybrydowe pozwalają na uniezależnienie się od sieci energetycznej. Żeby działać, nie potrzebują podłączenia do sieci, są więc samowystarczalne. I okazuje się, że w okresie 10-letnim oświetlenie hybrydowe jest dużo tańsze w utrzymaniu. Właściwie raz na 8 lat wymaga wymiany źródła światła i raz na 5 lat wymiany akumulatora. Gdzie stanie nowe oświetlenie? Proces opracowywania projektu poprzedziliśmy konsultacjami z radnymi, sołtysami, przedstawicielami rad dzielnic. Dzięki temu projekt jest odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby mieszkańców. W efekcie 62 latarnie stanie przy ulicy Armii Krajowej, gdzie dziś nie ma ani jednego tradycyjnego słupa oświetleniowego. 8 będzie w Książenicach, 10 solarnych w Palowicach. Hybrydy staną także w Szczejkowicach oraz w innych punktach gminy, w których brakuje oświetlenia. Koszt inwestycji to 2 900 000 zł. Aż 85% gmina zdobyła z dofinansowania. Złożyła bowiem do Urzędu Marszałkowskiego projekt. Tylko Czerwionka na aż 172 złożone do konkursu wniosków aplikowała o dofinansowanie na budowę infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem energii odnawialnej. Śmiało można powiedzieć, że staliśmy się pionierami w tym zakresie, mówi Andrzej Wącisz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych.
22 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnej murawy. Gośćmi honorowymi byli bracia Jerzy i Dariusz Dudkowie, były bramkarz FC Liverpool i Real Madryt. Oficjalnie wraz z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim oraz przewodniczącym Rady Miasta Markiem Profeską przeciął wstęgę. Następnie strzelił pierwszego gola na nowiutkim boisku. Na pewno każda tego typu inwestycja jest niesłychanie udaną inwestycją. Trzeba się cieszyć, że takie coś powstaje, że jest taka inicjatywa władz gmin czy władz miasta. Także cieszmy się, że po prostu coś takiego powstaje. Gdy zaczynałem pasjonować się piłką nożną, mogłem jedynie marzyć o takich obiektach, wspominał Jerzy Dudek. Ja zawsze, bo akurat jest już zima, dzisiaj jest pierwszy chyba czy drugi dzień zimy kalendarzowej. Zawsze marzyłem o tym, żeby nasze boisko przykrył śnieg, żebyśmy mogli na tym boisku zagrać na śniegu, bo było w takim stanie dosyć opłakanym. Dzisiaj myślę, że dzieci już marzą o tym, żeby ten śnieg jak najszybciej stopniał, żeby zobaczyli tą zieloną trawę, która jest pod tym śniegiem. Rzeczywiście, śnieg nie pozwolił na rozegranie pierwszych meczów, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi. Z obiektu korzystać mają nie tylko piłkarze klubów sportowych, ale także uczniowie dębińskiej szkoły oraz wszyscy mieszkańcy. Jak mówi burmistrz Wiesław Janiszewski. Mieszkańcy gminy i miasta mają wspaniały obiekt, który myślę, że będzie służył młodzieży, dzieciom, ale także dorosłym. W okresie całego roku, bo sztuczna nawierzchnia pozwala na to, żeby tutaj ten obiekt żył cały rok. Boisko to nie tylko sztuczna murawa. Są tutaj utwardzone parkingi, droga dojazdowa, słupy na piłkochwyt oraz wewnętrzne ogrodzenie. Jest także zaplecze szatniowo-sanitarne. Boisko będzie oświetlone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt kosztował ponad 2 miliony złotych, z czego aż 85% udało się pozyskać z Unii Europejskiej. Dodajmy, że oprawę artystyczną uroczystego otwarcia zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 6. 17 grudnia Czerwionka Leszczyny znów była stolicą makówek. Jak co roku tuż przed Bożym Narodzeniem odbył się jarmark zwany Świętem Makówek. Było kolorowo, muzycznie, smacznie, a przede wszystkim świątecznie. Trzecie już Święto Makówek w gminie mieście Czerwionka Leszczyny. To widoczny znak zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niezmiernie cieszę się, że przede wszystkim mieszkańcy bardzo entuzjastycznie odpowiadają na ten rodzaj zabawy. W tym roku Święto Makówek odbyło się na ulicy Kombatantów pośród czerwonych cegieł familoków. Tam też ustawiono udekorowane stoiska kół gospodyń wiejskich ze świątecznymi łokociami. Te schodziły jak przysłowiowe świeże bułeczki. Nie mamy nic. Już 9 tych misek, takie te miseczki takie, nie 9 poszło. Migu! Chyba dobrze. Pyszny, takie miski fol. Chyba dobrze, nie? Tak, bardzo dobrze. Rzeczywiście, każde makówki, które oferowały gospodynie, były inne, ale każde były przepyszne. Mieszkańcy, zajadając makówki, zdradzali nam swoje przepisy na świąteczne potrawy. Mak zmleć, sparzyć z mlekiem, dodać masła, tych różnych przyprawów takich. Prócz domowych makówek, w kramach mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w inne świąteczne smakołyki. Makaron swojski, ciasteczka, ule wspaniałe, pierniczki zrobione, cudowny domek na święta i z gipsu zrobione ładne aniołeczki. No. Oczywiście na jarmarku nie mogło zabraknąć tradycyjnego prezentu od władz gminy dla mieszkańców, czyli choinek. Czerwienianie ustawiali się w długim ogonku, by dostać wymarzone drzewko. Za czym pani stoi? Przyjechałyśmy po choinkę. Specjalnie? Nie, i zjeść te pyszności przy okazji. Jak będzie przystrojona? Ma już pan pomysł? Zawsze, każdego roku stroimy na czerwono, ale w tym roku chyba na biało. Oprawę artystyczną zapewniły dzieci z zespołu szkół nr 3, które kolędowały, śpiewały i tańczyły na scenie. Można się było także poczuć jak w średniowieczu dzięki pokazowej walki rycerskiej zaimprowizowanej przez Bractwo Rycerskie Szczerwionki. Przed Państwem przedstawienie naszego cotygodniowego treningu, takiej naszej małej rozgrzewki. Tegoroczne Święto Makówek, choć co roku inne, tym razem było szczególne. Podczas jarmarku wolontariusze Fundacji Iskierka zwrócili się do uczestników imprezy z prośbą o wsparcie leczenia Tomaszka i Wiktorii, dwójki dzieci z naszej gminy, które walczą z nowotworem złośliwym gałki ocznej. Dodatkowo można było zakupić ciasteczka przygotowane przez gospodynię oraz ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z zespołu szkół nr 3. Pieniądze ze sprzedaży przekazano również na pomoc dzieciom. Podobnie było ze sprzedażą biletów na kabaret młodych panów w Miejskim Ośrodku Kultury.
O wy Polaczki, wy se uvidíte, nasz kretek tu przyjde i te všechna autostrady vám rozkopie. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać ponad 11 000 złotych.